latach młodości tworzyłem, ale wiersze, pisałem muzykę. Skończyłem szkołę muzyczną, więc granie na kilku instrumentach po prostu było jakby moją codziennością. Natomiast poszukiwałem jakiegoś innego wyrazu, pokazania tych emocji. Ta muzyka nie dawała mi tego, co odnalazłem w fotografii, nie planując tej przygody z aparatem w dłoni. Chciałem znaleźć coś, co jest szczere, co jest moje, co daje mi, już teraz wiem po latach, fotografia. Dlatego, że jestem ja sam na sam z moimi myślami, z kadrem, ze światłem, z emocjami, z tym, co tak naprawdę jest moim takim codziennym narzędziem wyrzucania z siebie tych emocji. Fotografia ślubna to ta dziedzina, w której możesz, wydaje mi się, w bardzo prosty sposób, jeżeli wiesz, jak to zrobić, znaleźć emocje, takie szczere, takie piękne, takie prawdziwe. Jeżeli rozumiesz, czym są wartości rodzinne, jeżeli rozumiesz, czym jest ojciec, jeżeli rozumiesz, czym jest małżeństwo, jeżeli rozumiesz, czym jest szczęśliwe małżeństwo, jeżeli rozumiesz, czym jest szczęśliwe dzieciństwo, to jest taki dzień, że jeżeli masz trochę szczęścia i przed tobą ludzie szczęśliwie zakochani, tworzący jakieś wartości, budujący coś, przed tobą ludzie, którzy pozwolą ci pokazać w swoim reportażu tą kwintesencję naszego życia, rodzinę. W dniu ślubu możesz znaleźć takie chwile, które jeżeli nie są unikalne, ponieważ ta powtarzalność pewnych momentów w dniu ślubu, no przecież wiadomo, że jest. Natomiast jeżeli wiesz, czym jest relacja ojciec-córka, ojciec-syn, to możesz z takich zwykłych, normalnych kadrów stworzyć pewnego rodzaju dzieło sztuki. Dzieło sztuki być może tylko podziwiane przez potem rodzinę pani młodej, natomiast ty głęboko w sercu wiesz, że zrobiłeś maksymalnie co w twojej mocy i włożyłeś w to maksymalnie dużo emocji i energii, żeby to jedno zdjęcie z danej konkretnej, unikalnej bądź nieunikalnej chwili opowiedziało historię na lata. W dniu ślubu czasem bardzo trudno jest dostrzec emocje, dlatego że ludzie różnie reagują na stres. Przez lata wykształciłem w sobie taką cechę nienazwaną, która z jednej strony pozwala mi fotografować ludzi i pokazać ich emocje poprzez na przykład dobry dobór obiektywu do danej sceny, dobre dobranie kadru. Natomiast z drugiej strony zauważam, że coraz więcej wkładam emocji, miłości i serca w budowanie relacji z tymi ludźmi. Ten proces budowania relacji pozwala mi potem wyzwolić w nich taką większą chęć pokazywania miłości, gestów pomiędzy nimi. A to z kolei na samym końcu daje odzwierciedlenie lepszym reportażem, a reportaż będzie przecież oglądany przez przyszłe pokolenia i te pokolenia chcę, żeby zrozumiały, jakie były wartości rodzinne, rodziny, którą fotografuję. Wyobraźcie sobie prosty kadr, kiedy tato wchodzi z córką do kościoła i przy ołtarzu czeka pan młody. Wyobraźcie sobie, jakby to mogło wyglądać, gdybym sfotografował tylko tą chwilę jako piękny moment. A wyobraźcie sobie, kiedy pomyślę i popatrzę jako tato, jako mąż, jako ktoś, kto rozumie, co się dzieje w sercu ojca, który właśnie jest po drugiej stronie aparatu. Kiedy podzielę się z nim moją emocją w sposób niewidoczny, kiedy nie będę robił zdjęć tylko naciskając spust migawki, ale kiedy zrobię zdjęcie i w tym zdjęciu będzie również moja emocja. Ślicznie. Patrz, delikatnie w dół. Jestem tak. Dobra. W ostatnich latach kilka razy zaobserwowałem w sobie coś nowego. Taki brak totalnego wyczyszczenia się z emocji. Zacząłem poszukiwać i zrozumiałem wtedy, że muszę sięgnąć jeszcze po inną formę ekspresji i zacząłem fotografować i tworzyć portrety. Portrety studyjne. Tworząc portrety szybko zrozumiałem, że nie chodzi tutaj o aspekty techniczne. Wszystko jest powtarzalne, wszystkiego się można nauczyć. Portret to nie powtarzalność technologiczna, to emocja, to piękno. To, co daje mi moja żona Ala. Czuję się szczęśliwszym i prawdziwszym fotografem, kiedy wiem, że moja Ala jest ze mną na sesji i kiedy fotografuję, czuję jej obecność. Zastanawiające jest to, że w tej wielowątkowości fotograficznej, w możliwości fotografowania jakichś ważnych wydarzeń politycznych, imprez sportowych, nie odnajduję się.
znalazłem fotografię ślubną, bo jest ona dla mnie tą kwintesencją, tą możliwością opowiedzenia historii, wyrażenia siebie i poczucia, że robię coś, co jest dla mnie najważniejsze na świecie. Tworząc muzykę, pisząc w latach młodości i fotografując śluby, odkryłem samego siebie. Fotografia ślubna w ostatnich latach bardzo się zmieniła i na pewno będzie się zmieniać również w przyszłości. Ja jednak będę robił wszystko, żeby niezależnie od mód, które będą się pojawiać w fotografii ślubnej, mój reportaż, moje zdjęcia opowiadały historię i bazowały na tym, co jest wewnątrz mnie, czyli będą pokazywać miłość, rodzinne relacje i szczerość w fotografii.